jak wpadłem na innego detektywa. W zasadzie wpadłem na dwóch detektywów w swoim doświadczeniu dotychczasowym. Mianowicie wpadłem na pierwszego, czy widząc go tylko, w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Ja byłem piętro wyżej, on był piętro niżej i akurat zauważyłem, że obserwuje moją zleceniodawczynię. Zresztą drugi tak samo, no ale tutaj jest krótszy wątek. To jest krótszy wątek, bo zleceniodawczyni sama. Okej, po kolei. Zauważyłem z pierwszego piętra, że są pewne dwie osoby, które no, łudząco wyglądały na osoby ze służb tak naprawdę, a nie to, żeby to był detektyw taki w obecnych czasach, że to jednak te osoby wyglądały na takie, które pracowały gdzieś już no, w policji na przykład. Tak, i fakt, no, tutaj jakby było trafienie pełne, bo okazało się, że to są byli policjanci. I oni obserwowali moją klientkę, szukając oczywiście różnych haków na nią tak naprawdę, bo zostali wynajęci przez w tamtym czasie jeszcze obecnego męża mojej klientki. On wiedząc, co jest złożone w pozwie, czy jakie materiały dowodowe są, tak, jakie mamy na niego haki i materiały dowodowe, tam haki jak haki, to były konkrety, to chciał się zemścić i chciał po prostu wszystko, ewentualnie wydusić każdą najmniejszą pierdolę, chciał wyciągnąć, żeby tylko mieć cokolwiek w ogóle w sądzie. Bo w sumie nie miał nic i tak naprawdę też nie miał nic potem, no ale nie wiem, czy panowie zamierzali coś tutaj upiększyć, chociaż nie wiem w jaki sposób i jakim cudem, bo to, co zostało potem przez panów zaprezentowane w raporcie i to, czym próbował zastraszyć w tamtym momencie mój mąż, mojej klientki, ją właśnie, czym próbował zastraszyć, to jak zobaczyła raport, który potem ja też oczywiście zobaczyłem, przeczytałem, bo zostałem zaproszony przez moją klientkę, aby mi to pokazała, bo mówi, że ona tego po prostu nie rozumie, co to jest. I czy to coś w ogóle, nie wiem, czy to faktycznie może przejść, aczkolwiek nic tam nie było związanego ze zdradą, jeśli chodzi o moją klientkę, czy nawet jakimi rzeczami, które tam było opisane, a mianowicie, że moja klientka kupowała rzeczy, które nie są jej potrzebne do życia codziennego. No jeśli żel pod prysznic, szampon, mydło, proszek, tego typu rzeczy nie są przyborami czy przedmiotami, rzeczami potrzebnymi do życia codziennego, no to nie wiem, czym panowie detektywi się kierowali. To jest powiedzmy mały pikuś. Dla mnie zabawniejszą sprawą było to, że panowie, czym panowie kręcili, czy w sumie to nie wiem nawet do końca, czym kręcili, bo mogę podejrzewać, że były to kamery za 250 zł chyba z AliExpress tak naprawdę. I szczerze mówiąc, jak zobaczyłem nagrania, no to tyle pikselów dawno mi nie widziałem, szczerze, i w ogóle kogokolwiek tam jakby wizualnie można było okazać, no to nie było możliwości, bo wyglądał to jak Minecraft tak naprawdę, bo tak to wyglądało, no tak spikselowane, że szok. I na takim sprzęcie panowie byli policjanci, zresztą działali, prowadzący do tej pory biuro. Super fajnie, czat pozdrawiam, jeśli nie wiem, wyszło na jaw, że ja tam wtedy też działałem i już w końcu się może dowiedzieli, że no ja tam działałem po tej drugiej stronie jakby barykady, to bardzo serdecznie panów pozdrawiam, jakby oglądali odcinek i gratuluję, mam nadzieję, że zainwestowali jednak w jakiś konkretniejszy sprzęt. Drugim spotkaniem z detektywem, no to już było to spotkanie bliższe, bo w zasadzie stałem od niego z 2 metry może maksymalnie i też widziałem, że obserwuję, ja szedłem na spotkanie z moją klientką akurat, żeby przekazać jej materiał. W tamtym też czasie jej obecny mąż w zasadzie już się no, dowiedział o tym, no bo sama moja klientka niestety z pewnymi rzeczami się wyśpiewała. Czego nie lubię, no chyba, że jest materiał już zebrany, no to powiedzmy, że jakoś wtedy jeszcze jest okej, to, ale no doszło to do męża z jej strony i on szybciutko wynajął biuro.
Tutaj biuro akurat fajne było, tutaj znam ich, oni nie wiedzą do tej pory nawet, że oni w zasadzie byli obserwowani, ale pozdrawiam, bo bardzo ich szanuję, bo i tak są świetnym biurem i są znanym biurem i naprawdę robią kawał dobrej roboty. No jednak nie widzi się na co dzień ludzi siedzących w galerii na jakiejkolwiek, bo to już było gdzieś indziej, już było poza Wrocławiem, to tak naprawdę nie widzi się ludzi, którzy siedzą w galerii czy gdzie indziej, nawet z kamerą cyfrową i coś rejestrują. No prędzej aparat cyfrowy na przykład albo telefon, no coś, co jest notorycznie widoczne w łapce każdego młodego bądź nie tylko młodej osoby. A tutaj pan siedział z kamerą cyfrową, no i tym bardziej, że kamerę ciągle kierował. Najpierw leżała ta kamera jego leżała na ławce, na której siedział, a później postanowiłem jednak wziąć łapkę, bo coś mu tu nie grało, nie widział za bardzo, nie wiem, czy tam nie mógł tego ekranu jakoś przekręcić, żeby widzieć z tej pozycji, więc postanowił wziąć ją w łapkę i kręcić, no i ewidentnie jak najbardziej kręcił wszystko, co jest związane z moją klientką, na spotkanie, które do niej szedłem, więc o moment, tylko zobaczę sobie, przepraszam was najmocniej. Okej. Widzicie, no, ciągle informacje jakieś tam pływają, tak czy owak, więc na to tej porze, mimo że mamy 11:30, czwartek, dopiero jutro będzie oczywiście to emitowane, tak jak obiecywałem w piątki, każdy vlog emitowany będzie, ale wróćmy do tematu. No, kierował tą kamerę w stronę mojej klientki, obserwował, też tam chodziło o to, żeby wyciągnąć wszelakiego rodzaju jakieś brudy, że nie wiem, wydaje pieniądze za bardzo, że wydaje pieniądze na głupoty, na rzeczy, które nie są mi potrzebne, że za bardzo rozpieszcza dzieci na przykład, tak, i że, bo tu chodziło bardziej już o alimenty, że były partner chciał w sumie te alimenty zmniejszyć. Tylko i wyłącznie dlatego, że zauważyłem tą osobę, to też ta osoba nie mogła mnie nagrać. Bo podejrzewam, żebym był odebrany jako kochanek tej pani, tak? I ten pan by zaczął drążyć temat na przykład. Albo po prostu mój wizerunek by się spalił, no jakbym miał coś dalej robić. To fakt, że robiłem później jeszcze dla tej pani, no dlatego też akurat tutaj fajnie, że tak wyszło jak wyszło, no bo mój wizerunek się nie spalił. Ja w dalszym tam czasie mogłem wykonać jeszcze jedną rzecz dla tej mojej klientki i pomóc jej oczywiście, tak? Tak czy owak, no, robił obserwacje. Tak czy owak robił obserwacje mojej klientki, która dla niego była udana, bo on oczywiście zrobił swoje ujęcia i tam w pewnym momencie odszedł, tak? Bo ja do niej zadzwoniłem i kazałem jej wyjść z tej galerii, wziąć, pakować się w samochód i żeby udała się do innej galerii. A ja powiedziałem, że będę patrzył po drodze, czy ma dalej ogon w jego wykonaniu, czy nie. On tak naprawdę został przeze mnie obserwowany i był obserwowany przez cały czas do parkingu, gdzie on stał, więc nawet miałem zdjęcie jego samochodu, tablic rejestracyjnych, jak coś. I tego jeszcze potem, jak zmieniał tam, znaczy pakował wszystkie te rzeczy, tą kamerę i tam jeszcze coś jakieś miał swoje bajery po drodze, ale których nie używał. A mógł na przykład jakąś zamaskowaną kamerę użyć ewentualnie, no bo tak naprawdę miał ją od siebie jakiś między moją klientką a nim nie była duża odległość, więc kamera cyfrowa nie była aż tak potrzebna w tym temacie. Mógł telefonem zwykle nagrywać i nie byłoby to tak rzucające się w oczy. No ale każdy ma różną metodykę. Dlatego ja miałem bynajmniej dwa przypadki tego, że zobaczyłem w trakcie działań czy między działaniami detektywów, którzy na przykład obserwują moje akurat dwie zleceniodawczynie. Fakt faktem, okej, okay, dobra, w pierwszym przypadku było ich dwóch, tak, byli razem, no to też było w ogóle fajne, więc można rzec, że na trójkę detektywów wpadłem. No ale powiedzmy, że tamtych dwóch i tak działał na tych samych sprzętach, tylko w różnej kolorystyce i naprawdę podejrzewam, że wiem, które to są kamery i naprawdę można kupić fajny sprzęt, fajną kamerę cyfrową nawet, czy to aparat fajny za niewielkie pieniądze, które o wiele bardziej by się sprawdziły niż ten sprzęt, który był używany przez tych detektywów, zresztą po służbie w policji. Póki co tyle,
opowiastki, jeżeli chodzi o wpadnięcie na innego detektywa czy detektywów. Trzeci vlog będzie za tydzień w piątek, zapraszam serdecznie, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać łapkę w górę oczywiście, czy dzwoneczek, jak chcecie być na bieżąco, i co, no i widzimy się za tydzień. A pamiętajcie o konkursie, konkurs oczywiście na 100 subskrypcji, jeśli chodzi o kanał. Każdy, kto zasubskrybuje, znajdzie się w setce pierwszej, bierze udział w losowaniu Naughty One'a, niestety nie mam go ze sobą w tym momencie, ale pokazywałem w innych odcinkach, też o nim będę mówił więcej w serii o sprzęcie detektywistycznym, dlatego zachęcam do konkursu i subskrypcji, tak, bo to jest istotne, jak chcecie wziąć udział w konkursie. A jak coś, to widzimy się za tydzień. Cześć!